Teraz chciałbym z Państwem jeszcze przez chwilę porozmawiać o higienie tego urządzenia. Dlaczego tylko przez chwilę? Ponieważ mycie tego urządzenia jest niezwykle proste, nie wymaga żadnej wiedzy eksperckiej. Zobaczcie Państwo sami. Jeżeli chodzi o urządzenie, mamy system chłodzenia, uruchamiamy program sprzątanie, otwieramy drzwi, piec automatycznie robi wyrzut gorącego powietrza właśnie otworami wentylacyjnymi, które są umieszczone na środku i wydmuchuje całe gorące powietrze na zewnątrz komory. Po to, żeby schłodzić nam do bezpiecznej temperatury urządzenie, takiej, która zabezpieczy personel przed podparzeniami lub jakimiś takimi rzeczami. Jeżeli chodzi o komorę urządzenia do mycia, mamy dwa środki myjące do tej komory. Jeden środek czyszczący, agresywnie działający, jeżeli chodzi o zabrudzenie, natomiast delikatnie działający, jeżeli chodzi o tej wysokiej jakości stal nierdzewną. Drugi produkt jest to produkt zabezpieczający, który ma zabezpieczyć całą tą komorę przed silnymi zabrudzeniami, właśnie tak, aby z dnia na dzień to mycie urządzenia, to sprzątanie urządzenia było dla Państwa lekkie, miłe i przyjemne. Oczywiście również szybkie. Ta komora nie ma tutaj w tylnej ściance żadnych otworów wentylacyjnych, nie ma tutaj na spodzie żadnych talerzy wbudowanych w jakby stałą konstrukcję tego urządzenia, także mamy czystą pod kątem przestrzeni zaokrągloną komorę, gdzie wystarczy, że spryskamy dół, boki i plecy naszym środkiem myjącym, przemyjemy tą komorę urządzenia i macie Państwo już czyste.